wspaniale, wspaniale, cudownie. Zdjęcia z Marianem Dziędzielem w Złotowie. Będziemy potrzebowali bardzo dużo statystów. Ja tam napisałem we wniosku, że będzie to około minimalnie 300-400. No jeżeli was będzie więcej, 1000 osób, chodzi po prostu o duże sceny masowe na placu Paderewskiego w Złotowie. Bo właśnie o dotację na nagranie finałowej sceny ubiegał się twórca. Na ten projekt zagłosowały 422 osoby i zajął on 4. miejsce. Na miejscu pierwszym znalazła się modernizacja placu zabaw przy przedszkolu numer 2. 792 głosy. Na miejscu drugim modernizacja strzelnicy sportowej LOK oraz magazynu broni i amunicji. 724 głosy. Następnie z ilością głosów 560 ogród sensoryczno-edukacyjny. Z ilością głosów 417 przeszedł projekt Chatka dla zwierzaka, a 248 głosów zdobył Disco Golf Park. W ramach poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego w Złotowie wykonano m.in. integracyjny plac zabaw, także dla dzieci niepełnosprawnych, oraz Street Workout Park, czyli miejsce dla nieco starszych i chcących pozytywnie spożytkować swoją energię. W tym roku na inicjatywy mieszkańców przeznaczono 500 000 złotych.